cyk, cyk, cyk. Tak wyglądają wszystkie mityczne itemy. Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Fortnite. I dzisiaj, moi drodzy państwo, przetestujemy sobie wszystkie mityczne bronie. Pokażę wam, gdzie one się znajdują, w jaki sposób je zdobyć oraz jakie nowe bossy czekają nas w sezonie 4 rozdziału 2. Ale na samym początku ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. T5 osób wygrywa karnet bojowy, moi kochani, gratuluję wam serdecznie, odezwijcie się do mnie na maila. Mail oczywiście macie w opisie. I moi kochani, dzisiaj też rozdaję 5 karnetów bojowych. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu swój nick z gry Fortnite, zasubskrybować kanał i wpisać do sklepu kodzik Farel. Konkursy są organizowane dla moich wspierających, których mega serdecznie kocham i doceniam za to, co robią. No i koniecznie jeszcze, moi kochani, strzelcie subika, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Standardowo chciałem was zaprosić wszystkich na pixyshop.pl po przekazackie koszulki. Jest już nowa odsłona joysticka, więc zapraszam. Pierwszy link w opisie. Okej, moi kochani, na samym początku lecimy na doktora Duma. Zobaczcie, jak wygląda przekozacko nowa lotnia Tora. Jest po prostu przecudowna. Mjolnir mnie ciągnie przed siebie. No to jest po prostu coś pięknego. I dzisiaj się przyjrzymy dokładnie wszystkim nowym mitycznym itemkom. Ale zanim do tego przejdziemy, no muszę na początku sobie znaleźć jakąś broń i pokonać pierwszego bossa oczywiście. Okej, mam pierwszego henchmana nowego. Nie, zabiję mnie. No nie wierzę w to. Powiem wam tak, te boty są jakieś nienormalne, strasznie mnie obiły. Dobra, kolejny bot do mnie wali. I ma dobrego aima, wariacik. A, to ten do mnie walił pewnie. Witam, kumpla. Nie no, kolejny z przodu jeszcze? Panowie, na spokojnie, tak? Zaraz się wami zajmę wszystkimi. Mamy doktora Duma. I który kastuje we mnie kulę ognia i mnie nie trafił! Doktor Wiktor. Coś tam. Okej. Mamy jego mityczne itemki, ale na początku... Oni mają LKM-y? Dobra. Elo, gościu. Dobra, porobieni. Okej. Tutaj mamy kulę ognia, rozumiem. Dobra, wygląda to kozacko. Mamy tutaj też safe. Otwieram sobie od razu safe. Pyk, otwarty. Bierzemy sobie oczywiście, że LKM-a. No LKM to jest coś pięknego po prostu w tym sezonie. I mamy kolejną księgę z zaklęciami, tak? Tak, to jest księga, dzięki której mogę latać, jak dacie sobie dwa razy spację. I po prostu uderzam takimi kulami ognia. Okej, one podpalają? Nie, one nie podpalają. A ta kula ognia podpala? Dobra, ona wszystko zniszczyła, więc nawet nie sprawdziłem, czy podpala. Dobra, tak wygląda safe. A safe'u co leci w tym sezonie? Sprawdźmy sobie na szybko. Snajperka złota, okej. Fioletowy kombat biorę. Od razu go zawijam. Tu mamy też kombacika. Małe kewy, kolejna skrzynia. No i 50. Dobra, 50 wypijmy i lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy teraz koło nowego F-16 henchmenów. W sumie, po co ja będę... Właśnie, się bawił z nimi. Okej. Cyk. Po ile bije? Po 30 coś, dobra. Okej. Gdzie jesteście, ziomeczki? Łapcie kulę ognia! Boom! To jest coś pięknego, dobra. Ciach. Aha, i damage przechodzi na kolejną osobę, wow. Nie no, przekozacki item. To trzeba mieć. Tutaj mamy jakieś roboty, drony, one już kiedyś były. Wow! I z nich wypada co? Kolejny jakiś gadżet od Gruta. No nie wierzę, co to jest? Ja się tym przemieszczam. To wygląda jak kiedyś były te kule w Fortnite, pamiętacie? Czekajcie, niech łapie, boom, firebola, nie trafiłem. Te kule takie w Fortnite z przysysakiem. To jest coś takiego. Dobra, robot Starka. Rozwalmy to teraz tym. Pięknie leci, spada na ziemię i mamy... Nie no, nie wierzę, kolejny item do Gruta. Ciekawe, co on będzie robił, dobra. Dobra, sprawdźmy, jak te itemy się nazywają. Jeszcze raz, raz i dwa. Mamy tak, osłona cierniowa Gruta oraz osłona cierniowa... Czekaj. To są dwa razy te same itemy. Aha, no dobra. A mogę po wodzie tym jeździć? No nie, topię się niestety. Powiem tak. Jest to mega useless. Jestem Grutem, tak. I am Groot. Okej, czyli możemy wywalić ten jeden itemek. Nam się nie przyda. Dobra, spróbujmy jeszcze raz.
Okej, elo, mordo. Może tym razem coś z nich wypadnie ciekawego. Dobra, Essasito. Dobra, chyba wszyscy. Chyba wszyscy porobieni. Dobra, rozwalamy drony i wypadnij. Aha. Co to w ogóle jest? Rewolwer wypada teraz? Że co ja proszę? Jest! Jest! W końcu! Woohoo! Nie no, to jest chyba najlepsza mityczna broń. Zobaczcie, to jest taki jakby grappler launchpad w jednym. Okej, coś wypadnie nam jeszcze? Grut? Tak, tarcza Gruta. No to teraz wystarczy tylko polecieć i zabić Duma i będę miał wszystkie mityczne przedmioty. Nice! Panowie, tu się nie teamujemy, tak? Przeładuj to! Przeładuj to! Dobra. To chyba Essa. Essa, otwórzmy sobie tu skrzyneczkę. Wow! Wow! Dobra. Elo, witam wszystkich serdecznie. Wpadamy na pełnej. Woo! Dobra, wylądowaliśmy. Gdzie ty jesteś, wariacie? Ale że go nie ma? Zróbmy spłuczkę może. Dom Duma. No witam, witam. Jest! Hami prostak. Ej! Bez kuli ognia mi tutaj! Bez kuli ognia! Nie! Naprawdę on aż tak mocno bije? Są chyba jakieś żarty w tym momencie? Że on aż tak mocno bije? O kurde, ogień. Muszę się uleczyć, bo padnę. Woo! Spadamy się leczyć. Ale że boss strollował gierkę i uciekł? Po prostu to w tym momencie nie wierzę. No to niezła przygoda z panem Dumem, powiem wam. Jest! Zabiłem go! 7, 6, 5... 4! Dobrze! Dobrze! Uda mi się! Jest. Mamy to. I mamy ostatni itemek. Dobra, uciekamy Grutem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale postarajmy się uciec jakoś. Tak, rozpędziłem się dosyć nawet spoko. Dobra, kolejny bandaż. I woohoo! Także moi kochani, jak widzicie, tak wyglądają wszystkie mityczne bronie. Mamy na chwilę obecną tylko jednego bossa, jeden save z tego co widzę. No i powiem tak, najbardziej opłaca się moim zdaniem chyba latać na Mr. Duma, no bo mamy tutaj właśnie tą kulę ognia i takie, nie wiem, pojedyncze pociski z energii. No i dzięki którym, no wiecie, mamy nieskończoną amunicję, możemy cały czas tym walczyć, kolapsować, podpalać i w ogóle. A jeżeli chodzi o najsłabszy mityczny item, moim zdaniem to jest ten właśnie od Gruta, to coś. W sumie może w trybie solowym będzie nawet i spoko uciec z opresji, bo wiecie, dzięki temu nie otrzymujemy obrażeń i też się leczymy. Podkreślam, też się leczymy tym gadżetem. Gadżetem, ja to mówię gadżet, bo z Brawl Stars mi się myli. No i oczywiście jak nam wypadnie jeszcze dyskolotka, no to też jest coś po prostu pięknego. Cyk, cyk, cyk. Tak wyglądają wszystkie mityczne itemy. Podsumujmy jeszcze raz. Desko srebrnego surfera, osłona cierniowa Gruta, mistyczna bomba doktora Duma oraz tajemnicze rękawice doktora Duma. Tak wyglądają nowe mityczne bronie. Dajcie znać w komentarzu, która nowa mityczna broń według was jest najlepsza i czy wam się w ogóle podoba nowy sezon. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!